Dzień dobry. Dziś odcinek specjalny, ponieważ w 1 z 10 wystąpi reprezentacja Polski. Zobaczymy, ile punktów uda im się uzbierać. Ale gorzej niż z Albanią raczej nie będzie. I z Mołdawią, Holandią, Belgią, Czechami. No, generalnie ze wszystkimi. Panie Robercie, kategoria, definicja. Rodzaj nagrody pieniężnej przyznawanej pracownikom zgodnie z wolą pracodawcy to? Premia. To dobra odpowiedź, proszę pana. Panie Cezary, następne pytanie kieruję do pana. Co jest niezbędne na pokładzie samolotu? Jadą sponsorzy, jadą ich zaproszeni goście. Jesteśmy my, no gdzieś z boku stoi wino, wódka, szampan. Kto sobie ile życzy, czy piwo? Panie Kulesza, paszport jest potrzebny na pokład samolotu. Według pańskiego myślenia pewnie tak można by było myśleć. Ja sobie nie wyobrażam, tak jak pan, ja pana zaproszę, czy ktoś pana zaprosi, co siedzicie tak bez niczego. Nie. Wszyscy się uśmiechali, było wesoło i nagle się zrobił z tego problem. Zupełnie niepotrzebnie. Jeszcze raz podkreślę, my mamy fantastyczną atmosferę wokół reprezentacji, w środku reprezentacji. My tą atmosferę budujemy sami i to jest dla nas najważniejsza atmosfera. Faktycznie. To polej pan? To jest żenujące, no. To jest żenujące. Trzecie pytanie chciałbym skierować do Fernando Santosza. Jest to Filipe Santos. Panie Kulesza, mam zapisane Fernando. Proszę odłożyć alkohol i zacząć grać na poważnie. Panie Fernando, proste pytanie, prosta odpowiedź. Czy Polska wyjdzie z grupy? Nie. Panie Wojciechu, pytanie nie było skierowane do pana. Su presidente, entender que não quero me como treinador. Fala comigo e a gente está a encontrar uma solução. Sim, agora, eu sou sempre solução. Portugal tem 10 milhões de habitantes e foi ganhou o Campeonato da Europa e a Liga das Nações. Ale ja nie rozumiem, co pan mówi. Os jogadores, a equipa técnica, todos nós estamos, na realidade, muito tristes. Jest tu jakiś tłumacz, kurwa? Estamos todos tristes. Nie wyjdziemy z grupy. Panie Grzegorzu? Sport. Czy rzut karny w piłce nożnej może wykonywać sam poszkodowany piłkarz? Oczywiście. Patrząc na pana grę, ten karny źle by wyglądał. Nie mam z tym naprawdę żadnego problemu. Mam 33 lata, jedyne, dla mnie najważniejsze zdanie to trener. Tu siedzi i oczywiście takie żarty tego typu, wycinki z meczu mogą śmieszyć i to jest, trzeba po prostu to zaakceptować. Ja jako doświadczony zawodnik nie mam z tym problemów. Można prosić o przetłumaczenie? Nie mieszaj mnie w to. Pan z numerem 7, proszę wskazać, o jakim zawodzie mówię. Rzemieślnik zajmujący się zgodnie z życzeniami klientów strzyżeniem, pielęgnacją, układaniem, farbowaniem, myciem, dekoloryzacją. Byłeś, widziałeś, co ja mam tutaj opowiadać więcej, coś ze mnie durnia zrobić. Absolutnie. Panie Kulesza, w takim razie kto jest w stanie dobrze poprowadzić naszą reprezentacją? Ale ja myślę, że to pytanie dobre by było zapytać Roberta Lewandowskiego. Nie wiem. Czy jestem w takim wieku? No, nie mogę myśleć za każdego prawie, że zmieniać jak małemu dziecku, wiesz. W takim razie te same pytanie skieruję do obecnego trenera. Ile to ja już razy mówiłem? Jestem gotowy objąć tą reprezentację. Nie wiem, czy poprowadzę ją lepiej, ale na pewno nie poprowadzę jej gorzej od Santosza. Proponuję na tym zakończyć ten teleturniej, bo idziemy w bardzo złą stronę, a już i tak jesteśmy w dupie. Przecież oni wyglądają jakby, kurwa, pierwszy raz w piłkę grali, co po niektórzy. Jest jeszcze taki techniczny problem, bo prezes Kulesza może i by zadzwonił, tylko wiadomo, że jak prezes zaprasza, to tak, przecież nie będziemy siedzieć przy niczym, a wiecie, no, ja nie piję, także... Dziękuję, że byli państwo razem z nami. Każdy z uczestników kończy grę z wynikiem 0 punktów. Jeśli chcą państwo więcej takich odcinków, jedyne co trzeba zrobić, to zasubskrybować kanał Hermana. Proste i szybkie, jak wpierdol z Mołdawią od drugiej połowy. Pozdrawiam. No myślcie coś z tym zrobić, no bo powtarzam, matematyczne szanse jeszcze są. Ja jestem gotowy, ale to wy musicie apelować do PZPN-u. No ja się nie będę nigdzie wpraszał, także tyle ode mnie.